Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Zgodnie z obietnicą, dzisiejszy odcinek poświęcony jest zagadnieniu śniegu. Ten odcinek zatytułowałam, bo dla niektórych warto się roztopić, odcinek o śniegu. Ze względu na to, że moim pierwszym skojarzeniem związanym ze śniegiem jest Olaf, jeden z głównych bohaterów filmu animowanego Kraina Lodu. Jest bałwankiem, bliskim przyjacielem Elzy i Janny który jest bardzo miły i opiekuńczy, przy czym bardzo dziecinny, zabawny, jednak naiwny, zwłaszcza w stosunku do temperatur, które powodują topnienie bałwanka stworzonego ze śniegu. Śnieg jest opadem atmosferycznym zbudowanym z kryształków lodu, przyjmujący przeważnie kształt sześcioramiennych gwiazdek, które po połączeniu ze sobą tworzą tak zwane płatki śniegu. Śnieg po zgromadzeniu się na ziemi tworzy pokrywę śnieżną o porowatej strukturze. Płatek śniegu to struktura kryształków śniegu mogące mieć do kilku centymetrów. Czasem określa się tak samo również pojedyncze kryształki. Śnieg powstaje, gdy w chmurach para wodna krystalizuje, czyli resublimuje, tworząc kryształy lodu. Śnieg jest zbudowany z pojedynczych płatków śniegu. Takie płatki powstają właśnie wysoko w chmurach. Aby powstał płatek, potrzebne są woda, niska temperatura powietrza, wymagana jest też obecność tzw. jądra kondensacji. Jądro kondensacji jest to stelaż dla drobinek pyłku kwiatowego lub kurzu, dzięki któremu jest możliwe otworzenie płatku śniegu. Na skutek zmiany e, skupienia pary wodnej w lód, resublimacji do jądra kondensacji, jest możliwe przyłączanie się cząsteczek wody, co z kolei powoduje zwiększanie się jego rozmiaru. Kryształki lodu wraz ze zwiększającym się rozmiarem zaczynają e, przybierać niepowtarzalne kształty, przeważnie sześcioramiennych gwiazdek. Przykłady takich kryształków właśnie teraz widzicie na swoich ekranach. Są to zdjęcia zrobione przez naukowców z UTA, którzy korzystali z kamery, którą udoskonalić pomogła NASA. Dzięki temu udało się sfotografować spadające prosto z nieba nietknięte płatki śniegu. Do tej pory śniegowe kryształy były umieszczane pod mikroskopem i dopiero wtedy wykonywane zdjęcia. Płatki jednak odkształcały się i łamały. Zdarza się również, że występują inne kształty kryształków, takie jak grudki, igły, kolumny i płytki. To, jaki kształt osiągnie gotowy płatek śniegu, uzależnione jest od wilgotności, ciśnienia i temperatury powietrza. Mimo iż kryształki śniegu posiadają niemalże identyczną symetryczną budowę, daje się zauważyć pewne drobne nieregularności. Obecnie nadal nie jest poznana przyczyna, z jakiej podczas rozwoju śnieżynki powstają identyczne kształty. Ponadto nie udało się jak dotąd wyjaśnić, dlaczego nigdy nie występują dwa identyczne płatki śniegu. W zależności od napotkanych warunków atmosferycznych, kształt płatka będzie nieco inny. Najczęściej można się spodziewać opadów śniegu przed i podczas przejścia ciepłego frontu atmosferycznego oraz frontu okluzji. Największa ilość opadów śniegu w klimacie umiarkowanym przypada właśnie na zimę. Znacznie rzadsze opady są obserwowane jesienią i wiosną. W zimie na skutek przemieszczania się frontów można zaobserwować bardzo intensywne opady, często występujące wraz z zawiejami. Śnieżyca, duże opady śniegu, na skutek których widoczność jest dużo niższa, bo spada poniżej 200 metrów. Zawieja, jest to śnieżyca, podczas której występuje silny, porywisty wiatr. Zamieć śnieżna, jest to śnieżyca połączona z silnym wiatrem podnoszącym zalegający śnieg na ziemi. Skutkiem tego występuje bardzo niska widoczność. Śnieg ziarnisty jest to nieprzejrzysty, bardzo mały odłamek lodu, którego średnica nie przekracza 1 mm. Krupa śnieżna jest to zjawisko obejmujące opady śniegowe kuleczek, których rozmiar wynosi od 1 mm do 15 mm. Grat jest to opad z reguły stworzony z małych bryłek lodu, które posiadają średnicę powyżej 15 mm. Kulki lodu nierzadko sklejają się pomiędzy sobą. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o rodzaju pokryw śnieżnych, a zwłaszcza jesteście tym zainteresowani z perspektywy narciarza i turysty, zachęcam Was do przeczytania tabelki, która jest na Wikipedii. Opowie ona Wam nieco więcej o specyficznych właściwościach śniegu, takich jak jego wilgotność, bo łatwo da się rozróżnić śnieg mokry od suchego. Na koniec pokażę Wam kilka kadrów z zimy nad morzem oraz parę zdjęć porównawczych z zimy w Borach Tucholskich. Wszystkie zdjęcia i filmy pochodzą z materiałów prywatnych. Te pierwsze robione na początku lutego 2021 roku w okolicach Sopotu i Górek Zachodnich w Gdańsku, kiedy zawitała do nas przepiękna, mroźna zima. Zwróćcie uwagę, iż zima na plaży wcale nie wygląda jak zima. Generalnie większość śniegu z plaży zostało przewiane na wydmy i na obszary położone powyżej innika. Z kolei te zborów tucholskich z grudnia zeszłego roku, kiedy u nas zima nad morzem nie była jeszcze taka intensywna, nie było jeszcze opadów śniegu. Ta kraina geograficzna z kolei, znajdująca się na granicy Pomorza, była już całkowicie zasypana śniegiem. To wszystko na dziś. Dziękuję, że byliście ze mną.